Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jest dzisiaj sobota, 15 sierpnia. Ja od kilku dni, albo od dłużej niż kilka dni, nic nie nagrywałam. Jakoś w ogóle nie miałam motywacji do nagrywania w Polsce. Nie wiem, czy jest ostrość. Do nagrywania w Polsce. No, ale stwierdziłam, że jeszcze pasowałoby nagrać jakiegoś jednego vloga. Nie wiem, czy to jeszcze uda mi się dodać w sierpniu, bo ogólnie teraz jest jakaś taka mała przerwa, filmy wchodzą dość rzadko, ale ja tutaj mam kiepski internet, także musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że jak już ten vlog jest, to wróciłam do regularności z YouTube'em. Dzisiaj, tak jak mówię, jest 15 sierpień i dzisiaj jest święto w Polsce. My właśnie byliśmy na obiadku i jedziemy tak się jakoś przejechać do takiej miejscowości, do Krynicy. Taki mamy plan, większą grupą. No i zobaczymy, co tam, połazimy trochę, może pójdziemy na lody, nic takiego szczególnego. Może uda mi się coś dla Was nagrać, także zobaczymy. Wczoraj kupiłam suknię ślubną. Jestem po prostu przeszczęśliwa, że w końcu mam to za sobą, a ta sukienka jest wymarzona. Taka jak, nie mierzyłam jeszcze w tamtym roku, ale taki model miałam w głowie od samego początku. Jest po prostu idealna, jest wycięta tam, gdzie ma być wycięta, jest zakryta tam, gdzie ma być zakryta, tak jak chciałam, żeby była zakryta. Jestem przeszczęśliwa. Wczoraj miałam w sobie takie emocje, jak podjęłam decyzję, tak, kupuję tą sukienkę. Jakby, nie wiem, wygrałam ją w Totka. Jakoś tak normalnie miałam drgawki i byłam taka podekscytowana, rozemocjonowana. Bardzo się cieszę, także super, cieszę się naprawdę ogromnie. I za każdym razem, jak patrzę na zdjęcie, to ta sukienka podoba mi się jeszcze bardziej. Ja kupiłam sukienkę w salonie Madonna w Krakowie. Także tak, nie będę Wam nic mówić więcej na razie, ale cieszę się bardzo. Dobra, my się zbieramy i zobaczymy, jak ten vlog się dalej potoczy. Wydaje mi się, że to będzie vlog łączony z kilku dni. Także tak, mam nadzieję, że się cieszycie. Zostawcie łapkę w górę za sukienkę. Witam się z Wami kolejnego dnia. Dzisiaj jest niedziela, ja już się wyszykowałam, wzięłam prysznic, umyłam włosy, zrobiłam sobie makijaż i dzisiaj mój chłopak jest na rybach, więc ja dzisiaj spędzam dzień sama. Jadę właśnie na jakąś dobrą kawkę, na pogatuchy, na plotki, także tak spędzam dzisiejszy dzień. Założyłam dzisiaj tą koszulę niebieską, kurczę, ona jest z Only. Ona jest z firmy Only, kupiłam ją w TK Maxie. Ja z reguły nie lubię niebieskiego, ale taki w połączeniu z białym lub taki baby blue bardzo mi odpowiada i bardzo fajnie się czuję w takim kolorku. No ale dobra, ja już za sterami samochodu, także jedziemy na jakąś dobrą kawę. Dzisiaj jest poniedziałek, ja ostatni raz odzywałam się do Was wczoraj, chyba z rana, no i ten dzień tak mignął, przeleciał bardzo szybko przez palce. Wczoraj spędzałam dzień w sumie sama, bez mojego narzeczonego, bo on był na rybach,
A potem, jak już wrócił, to skręcaliśmy szafę z IKEA, bo ostatnio kupiliśmy, nawet wam chyba nie mówiłam, że byliśmy w IKEA, no ale okazało się, że dostaliśmy złe drzwi, to znaczy pan na takiej liście zakupów, co nam jest potrzebne, napisał nam złe drzwi, bo my potrzebujemy takie rozsuwane, przesuwne, a on napisał nam tam drzwi z zawiasami. Także jedziemy teraz do IKEA na spontanie, jest godzina 7:23, poniedziałek, a my właśnie jedziemy do IKEA. Mieliśmy ten tydzień spędzać już w domu, nigdzie nie jeździć, no a tutaj przyszła spontaniczna wycieczka do IKEA. Jesteśmy właśnie na stacji benzynowej, mój narzeczony tankuje, zaraz mi pójdzie jeszcze po kawkę, bo jeszcze jestem taka na wpół śpiąca. Zrobiłam bardzo prosty makijaż, dosłownie tylko krem BB, tusz na rzęsy i podkreśliłam brwi. Kurczę, coś mi wpadło dzisiaj do oka i mnie boli. Coś mi tam chyba rzęsa albo kawałek tuszu. No nic, trudno. Zaraz mam nadzieję, że mi przejdzie. Także my właśnie wybieramy się do Krakowa. Nie wiem, czy widzicie tutaj za mną. Możecie zobaczyć te nieszczęsne drzwi. Może coś tam przy okazji jeszcze kupimy w IKEA. Ostatnio kupiłam w sumie tylko taki koc. Pojemniki na przyprawy, takie wiecie, te srebrne słoiczki, najbardziej chyba popularne. No zobaczymy, może mi coś tam dzisiaj wpadnie w ręce jeszcze, skoro już tam jedziemy. Wiecie. Dobra, ja czekam na kawę i zbieramy się do Krakowa. Stało zadość, oczywiście kawa z Orlenu i plamy na ciuchach. Brawo, brawo. Okej, mały przystanek na śniadanko. Maku dzisiaj. Śniadanko w maku. Dzisiaj McMuffin z twarożkiem, rzodkiewką, placek ziemniaczany, soczek pomarańczowy. Enjoy. Wpierw działo obsługi klienta, a później zakupy. Wymieniliśmy drzwi od szafy, oczywiście nie obyło się bez drobnych zakupów. I tak, jeszcze sobie kupiłam lemoniadę, bo mi się mega chce pić. I mamy tutaj oczywiście hot doga, wege, klopsiki na pół. No, także ja czekam na mojego chłopaka, on poszedł po samochód, bo tutaj załadujemy te drzwi duże i wracamy do domu. Okej, okay, my już po zakupach w IKEA, po hot dogu w IKEA. Ojej, coś mi tutaj przyświeciło. Jest godzina 11:55, także ruszamy do domku. Hejka, hej, ja właśnie czekam na mojego narzeczonego i sobie tutaj czytam, oglądam różne rzeczy. No i sytuacja jest taka, że w tym tygodniu wracamy już do Anglii. I jak wiecie, my przyjechaliśmy samochodem. I teraz, chwila, przyciszę tylko radio. I jak wiecie, przyjechaliśmy właśnie samochodem. No i teraz tym samochodem musimy wrócić. No ale sytuacja komplikuje się, jeżeli chodzi o kwarantannę i przejazd przez Francję, bo Francja teraz jest objęta kwarantanną, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. A więc są dwa sposoby przejazdu z Francji do Anglii, promem lub eurotunelem, czyli pociągiem, tak jak jechaliśmy z Anglii. No i my nastawialiśmy się na prom, czyli na statek. Nim płynie się około 2 godzinki. Nawet dzisiaj, jak jechaliśmy do Krakowa, patrzyłam na oferty i już prawie jedną kupiliśmy, ale teraz właśnie natrafiłam na artykuł, taki typowo artykuł przejazd właśnie z Francji do Anglii samochodem na takiej polskiej stronie. No i tam pisze, że ogólnie jest tak, że jeżeli mamy kontakt jeżeli wysiadamy z samochodu na terenie Francji, mamy kontakt z innymi osobami spoza naszego samochodu, z osobami, z którymi nie podróżujemy, to będziemy musieli przejść 14-dniową kwarantannę. No i o ile w pociągu, jadąc pociągiem, to jest jakieś pół godzinki,
zostajemy w samochodzie i nie możemy opuszczać samochodu, to sytuacja komplikuje się na promie, ponieważ tam nie możemy przebywać w samochodzie, czyli nie da się uniknąć kontaktu z innymi osobami, więc wychodzi na to, i tak właśnie też wyczytałam, że jeżeli będziemy podróżować promem, to będziemy mieć 14 dni kwarantanny po powrocie do UK. No, także mój chłopak poszedł tam coś załatwić, także wrócę, to mu przekażę info, które wyczytałam. No i pewnie będziemy wracać pociągiem. No zobaczymy, to wszystko się zmienia z dnia na dzień. No ale musimy jakąś decyzję podjąć, pozostało nam dosłownie kilka dni. I tak, czas najwyższy właśnie kupić jakieś bilety na pociąg albo na prom. No ale wydaje mi się, że w tej sytuacji to nie mamy zbytnio wyboru i pozostaje nam ten pociąg. Także tak, no wiadomo jaka jest sytuacja, bardzo dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień, z godziny na godzinę, różne decyzje zapadają, także tak. No trudno, wrócimy pociągiem pewnie, będzie to szybciej, bo tam jest chyba pół godzinki, a nie dwie jak na promie, no ale chcieliśmy się zdrzemnąć na promie, prom teraz jest też tańszy, no może to właśnie wynika z tej właśnie kwarantanny. No trudno się mówi. Ale halo, my już wróciliśmy z Krakowa, ja zdążyłam się przebrać i przyjechałam na takie małe zakupy. Idę do Pepco, do Rossmana i nastawiam się na shopping w Pepco, bo ostatnio widziałam naprawdę super rzeczy, także zobaczymy. Może, bo potem się umówiłam z koleżanką, może jak będę mieć jeszcze chwilę czasu, to nagram Wam jakiś haul z Pepco albo z Rossmana. Ojej, dalej mi łzawi to oko, coś mi wpadło rano. I dalej mi łzawi, także masakra. Dobra, ja lecę tutaj właśnie na zakupy i widzimy się tuż po. Ja jak zwykle jestem spóźniona, także haulu nie będzie dzisiaj. Nagram go Wam może jutro, albo jakoś tak Wam pokażę. A teraz lecę na kawę, bo chce mi się kawy. Jestem mega, mega głodna, bo dzisiaj mam tylko śniadanko. Ja już chciałam się z Wami pożegnać w tym vlogu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Jeżeli jesteście tutaj nowi, będzie mi bardzo, bardzo miło. Widzimy się już w kolejnym vlogu, pewnie z podróży z Polski do Anglii lub już we vlogu z naszego mieszkanka w UK. Także buziaki dla Was i widzimy się w kolejnym. Pa!